Zróbmy postala. Na ziemię jak chcesz żyć. Tak więc robimy postala z wszelkimi dodatkami, z pierdółkami, w ogóle dostałem to, ten cały zestawik dostałem w OLX-ie, w sklepie OLX, czyli na internetowych aukcjach OLX, dostałem to za 5,99, dokładnie wynegocjowałem te 99 groszy i za piątkę wyhaczyłem postala z tymi pierdółkami, w tym właśnie. Zagrajmy sobie YZW, to jest zbyt łatwy, bardzo łatwy, łatwy. Na łatwym zagrajmy sobie. To jest taki jakby tutaj start AW7, czyli wszystkie dni tygodnia połączone w jedno z dodatkowymi broniami itp. itd. Czyli pierwszy zaczynamy od poniedziałku, kończymy na niedzieli. Tak jak mówiłem. Gra już kiedyś grałem. Gra jest dość fajna. Z polskim dubbingiem, więc nie ma problemu nawet dla młodszych graczy. Chociaż dla młodszych graczy ona się nie nadaje za bardzo, bo jest zbyt brutalna. Mordę! Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Głośnie troszkę. Kobiety, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona. Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwienia. Jezu, kobieto! Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. To już na pamięć znam. Noszesz, durny pies. Cholera. I nie zapomnij o cieście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnie. No i tak się nam gra zaczyna. Ciekawy dzień. Od listy. Spotkać się z Wincem. Miałem wczoraj niezłego gada. Zadania będą polegać właśnie na takich listach właśnie jakby zakupów. Mapkę musimy wypełnić. Proste, wydające się na początku proste zadania, które się potem zaczynają komplikować. Przerastając wszystko w jeden wielki chaos. I między innymi w ludzi, na których będziemy musieli potem uważać w całej grze, w cały przebieg. Tak więc zaczynamy. Szybki autozapis. Na start dostajemy łopatkę. A właśnie, w dodatku mamy coś takiego jak podnoszenie, to jest rzucanie przedmiotami i w ogóle to jest takie już ten. Ale zagrajmy bardziej realnie, czyli chociaż ta gra jest całkowicie odrealniona od rzeczywistości. A jest. Chodź tu. Tak więc możemy się tu bawić właśnie. Cześć, czemp. Możemy faję zajarać. Ale spójrzmy najpierw na mapę.
kierujemy się w tamtym kierunku po mleko. Wypełnimy jedno zadanie, żeby pokazać, na czym to polega mniej więcej. Akurat to jest najprostsze z mlekiem, bo tutaj się nic nie będzie działo. Tutaj nikt nas nie będzie atakował ani nic. W sumie jest jeden typ, który będzie nas tutaj atakował, bo wchodzimy na jego teren. Ale go zaatakujemy i weźmiemy od niego tasak. O! On powinien mieć... Gdzie on ma tasak? Nie miał tasaka. A miał tasak, dobra. I on ma właśnie tasak w standardowej wersji Share the Pain albo Polsat. Postal 2 nie ma takich broni jak tasak, maczeta, wyrzutnie, inne tam takie ten różne, to tego nie ma. Jest jedynie w dodatku AW7 właśnie, albo AWP. AWP to jest nowsza wersja AW7, która dodaje większą ilość krwi i takie tam. Co tak capi? Czy ktoś tu zarżnął? Aha, muszę schować broń, bo wszyscy będą się mnie bali. O, i pierwsze zadanie wykonane. Mleczko zdobyte. Nie ma w tym nic trudnego. Idziemy, wychodzimy ze sklepu po prostu z mlekiem, albo po prostu możemy zapłacić w kasie. Ja zapłacę, bo akurat mam tam pieniążki. A, muszę w kolejce postać. Jest! Kosum na mnie wyszedł. Dobra, ja też mam kosę. Dzień dobry. Coś byś chciał? Cześć. Za mleko zapłacimy. Pospiesz się i coś. Tu będzie 5 dolarów. I płacimy. Za nieczystą wizytę. Zabieram wnucha. I zapraszam ponownie. Teksty tu są zajebane, nie? Widły zdobyłem te, no super. Bankomaty możemy atakować, z których nam wypadną pieniążki. Więc tak jakby się zwróciło. Oczywiście, jeżeli atakujemy kogoś przy policji, to wtedy policja nas ściga. Widły są dużo mocniejsze od łopaty. Można nimi bryzgać flaczki właśnie między innymi. Patrzcie, co się dzieje. Dlatego ta gra nie jest skazana dla dzieciaków. O, właśnie takie leworwery mamy różne. Bum. Dużo więcej ilości krwi. Mamy różne zabawki. Pokażę to na przykładzie. To ta. Nie czekaj, nie ta. To będzie słodkie. Co to? Gdzie tam? Właśnie chciałem wam pokazać. Kurczak. Nuklearna zagłada. Nuklear. Właśnie. Te ogniste te są lepsze, bo leją tym jeszcze. Wyrzutnia granatów. Wyrzutnia granatów. Na trujące te rakiety. Żeby zatruć. Jest dużo, dużo, naprawdę mnóstwo tutaj broni. A to jest akurat standardowa bazooka, która jest też w normalnej wersji. Tej broni z tłumikiem nie ma w normalnej wersji. Ona jest tylko właśnie w dodatku. Ona jest mocniejszą wersją o właśnie tej snajperki, która jest. No i gra się chyba zbugowała. Coś. A nie. Myślałem, bo ona często mi się buguje na tym dodatku. Na szczęście nie tym razem, tylko coś się stało. O, beczki z trucizną. Karabinek, na karabinek możemy jeszcze zrobić sobie tłumik z kota na przykład. Taka
shotgunowa jakby, coś takiego, taki shotgun mocniejszy, który jako alternatywny strzał ma, no właśnie zbugował się. Dobra, w takim razie przedstawiłem wam krótko, wstępnie postal Apokalipsa Weekend, raczej AW7 właściwie z wszystkimi dodatkami. Możemy od razu sobie na przykład rozegrać tutaj, dajmy to na wszyscy mnie nienawidzą i dajmy sobie od weekendu na przykład zacznijmy weekend. Pójdzie to? O, i zaczęło się od weekendu. Czyli od drugiej części tygodnia. Czyli od. Tutaj zaczęliśmy od razu od weekendu. Panie Kuleś, czas na pańską lewatynę. Niestety nie możemy pominąć filmiku. O matko, kolejny koszmarny sen. Ale ten jest bardziej fabularnie taki nastawiony. Ten dodatek właśnie. Spokojnie. Właściwie dodatek, to rozszerzenie. Wciąż miał obie nerki, doktorze Mengele. Odniósł pan straszliwe obrażenia. No dobrze, widzieliście co widzieliście. Jest jeszcze mnóstwo broni do przetestowania. Naprawdę polecam, tanio. Bo można naprawdę tanio kupić na OLX-ie. A można jeszcze taniej dostać. Może nawet w sklepie gdzieś znajdziecie z gazetką czy coś, że też za parę groszy. Dobra, w takim razie dziękuję wam. Do usłyszenia i życzę miłego dnia wszystkim. Zostawiajcie lajkusy, dzwoneckusy, subskrybusy i w ogóle lamusy. Hello.